Przesuń się dobrze, przesuń się. Przesuń się. I proszę, prawa nóżka na drążek. Nóżki obciągnięte. Nie ma bananków. Za blisko poszłaś lustra. Za chwilę kopniesz w lustro. Druga nóżka teraz proszę. Wyprostowana jesteś pięknie. Tak. Proszę, co druga stanie do tyłu, żebyście się zmieściły do szpagatu tureckiego. Proszę. Źle masz stopy prostego. Tak, teraz jest ładnie. Dobrze. Proszę, druga grupa. A ty, środka? Chodź tutaj. Tutaj masz wolne miejsce, zobacz. Widzisz? Proszę, chcę zobaczyć twój szpagat. Obciągnij stopy. Tutaj brakuje troszeczkę, więc będziemy ją pchać. Proszę. Kolana proste. I tak musisz wytrzymać. Wstawcie się w jeden rządek, sprawdzę jak są szpagaty, ale zobacz, tam masz miejsce jeszcze, tak? Żeby każda się zmieściła. No proszę, na prawą nóżkę. Zwróć uwagę na to, żeby być wyprostowanym, żeby ramiona były prosto, żeby nóżka, żeby widzieć swoje kostki i żeby noga była prosto. Przesuwasz, tak? Stoimy w szóstej pozycji i proszę, wyginamy się, ale pod łopatkami. Tu są łopatki i wyginamy się pod łopatkami, proszę. Nie pchamy brzucha, tylko się wypina, o tak. Jeszcze, proszę, poczekaj. Proszę głowę zrobić w prawą stronę i teraz. Mocno. Dwa ramiona muszą iść razem. Mocno jeszcze. Możecie na początku wziąć głowę do tyłu, żeby ten brzuch rozciągnąć. Ale nie zginamy kolan. Nogi stoją w pionie. Jedną linię, drugą. Tak, żeby było miejsce. Dwa kroki do tyłu. Wszystkie w jednym rzędzie. Dlaczego tam stoisz? Maja. Przećwiczymy sobie padę górę, tak? Wszystkie znają? Proszę. Jeszcze raz zwracam uwagę Wam na nóżki. Jak ma być noga? Stopa. Druga, która podchodzi na pasę, proszę. Tak? Tu jest rozszerzone, jakbyście siedziały w żabce. Jakbyście siedziały w żabce. Nie ma do przodu, tylko jest do boku. Takie. Tutaj ci wszystko wychodzi. Wie, że tancerka musi mieć włosy mocno naciągnięte. Dla przykładu powiem, Magda ma dzisiaj dobrze uczesane. O, proszę zobaczyć. Oliwka ma zawsze taką samą fryzurę. A tak, tutaj ci wychodzą włosy. Nie może być ani jednego włoska. Mają być ulizane. I dopiero wtedy wchodzimy. A nie szybko, szybko mama zakręci i już wchodzisz na salę. Dzisiaj nie tego. Ani nie masz otoczki, niczego nie masz. A mama przecież szyła otoczki, nie? Dwa kroki do tyłu. Która robi gwiazdę na tym? Proszę bardzo, Magda. Tu idziesz tam dookoła.
Pierwsza, trzecia, druga i allongé. I teraz czwarta na jedną rączkę, czwarta na drugą rączkę, allongé i ręka zawsze idzie do przodu. Zaczniemy od pierwszej pozycji, tak? Od pozycji przygotowawczej, to jest pozycja luzem. Taka fałka. Dalej pozycja pierwsza na równej linii. Pozycja druga. Pozycja trzecia, nóżka zachodzi do połowy drugiej nogi. Tak. Pozycja czwarta, jest noga przed nogą. I pozycja piąta, dochodzi noga. O, muszę tak zrobić. O, pozycja piąta nóg. I pozycja szósta, to jest dwie nóżki razem